Słuchajcie, jesteśmy na stanowisku Ledlesera. Jednego oczywiście z poważniejszych graczy, jeżeli chodzi o rynek latarkowy. Tutaj na ten rok mamy wypuszczony tylko jeden nowy model, za to innowacja, której nie widzieliśmy nigdzie indziej. To znaczy Ledlesser wypuścił czołówkę. Czołówka w wyglądzie nie jest jakoś imponująca. Natomiast słuchajcie, to jest chyba pierwszy taki pomysł, który widzimy w wykonaniu poważniejszej firmy, że tą czołówkę można sterować za pomocą aplikacji. Ona jest programowalna i możliwa do sterowania za pomocą smartfona. Jak gdyby, gdzie jest sens tego całego sterowania? Sens jest taki, że jak gdyby latarkę można profilować. Można wybrać sobie profil. Dla danego profilu możemy przyporządkować 6 działań, które latarka wykona po przyciśnięciu guzika. To znaczy, które odpalą nam się tryby po naciśnięciu kolejny raz guzika. W tym przypadku, jak gdyby profili, nie wiem, nie pamiętam ile może być, natomiast w każdym profilu może być 6 działań. Latarka ma oczywiście białe światło, które możemy sobie... czekajcie, czerwone, chwilę, o, błyskające, a ja potrzebuję zwykłe białe. Mamy latarkę, która oczywiście tak, zaczynamy od światła białego i możliwości skupienia tego światła. Latarka, słuchajcie, ma możliwość wydobycia z siebie do 1000 lumenów. Od 10 lumenów, pracuje od 4 do 100 godzin i zasięg od skupionego jest na 320 metrów, a maksymalnie rozproszony 10-metrowy zasięg. Do tego mamy światło oczywiście czerwone i niebieskie. Czerwone jasne, możemy używać w nocy dla łatwiejszej adaptacji oka do ciemności. Niebieskie w zasadzie nie wiem po co, tak? Oczywiście latarkę możemy używać jako czołówki. No, z pełną regulacją, jak to czołówka, tak? Natomiast latarka jest w 100% wypinana i możemy ją używać jako zwykłej ręcznej latarki. W zestawie kolejny szatański pomysł, którego nie popieram, nie rozumiem i nie lubię i nie będę lubił, to jest kolejny kabel w standardzie nietypowym do ładowania latarki. Jest magnetyczny, można go przypiąć tylko w jedną stronę i ładujemy latarkę. Latarka zasilana jest ogniwem 18650. Ładujemy znowu kabelkiem, który do niczego innego nie pasuje. To jest głupi pomysł. Nie uważam tego za coś dobrego. Jednak no tak jest. Oczywiście oddam kabelek, żeby go nie zgubić. Oczywiście słuchajcie, latarka ma standardowy akumulator 18650, który również możemy po prostu wyciągnąć, naładować w ładowarce lub też jeżeli mamy taką potrzebę, możemy sobie taki akumulator, czekajcie, bo muszę to złożyć z powrotem. Nie, postaram się nie. Możemy sobie dokupić akumulator po prostu z gniazdem USB i wtedy mieć znowu jeden kabelek. Słuchajcie, ja nie wiem czy... on mi się połączy. Zobaczymy. Nie rozumiem nic po niemiecku. Verbinden, ten router. Koleżanka pomoże, okej. Okej. Tutaj otrzymamy fachową pomoc. Okej, mamy. Okej, i teraz możemy sobie poustawiać. Na przykład, tak, mamy blink, a to jest blink, to jest światło. Okej, tu możemy sobie ustawić oczywiście moc światła. Tak. O, bardzo fajnie. Tak, tu mamy power, tak, możemy sobie w 3 trybach tą latarkę przestawić. Oczywiście mamy światła kolorowe, tak, czyli mamy światło czerwone, mamy światło zielone i mamy światło niebieskie, takie troszkę fioletowe. Tak, oczywiście możemy sobie włączyć miganie. I co mamy jeszcze? Okej. Słuchajcie, oczywiście to co wam mówiłem, oprócz interwałów czasu zadziałania latarki i różnych innych rzeczy, w aplikacji możemy zaprogramować profile. Jak widzicie tutaj mamy predefiniowane... Janka mam tutaj zaprogramowanego, tak? Profil Janka. Dobra, no to wchodzimy w profil Janka. Jak widzicie, tu mamy 6 działań, które w profilu Janka
są używane, tak? Czyli mamy... Po prawej stronie możemy deaktywować bądź aktywować. Czy edytować lub skasować, tak? I przesunąć góra-dół oczywiście, tak? Bo możemy sobie poszczególne tryby przesuwać góra-dół. I możemy sobie dyskutować na temat absurdalności tego rozwiązania, czy ono jest potrzebne, czy nie. Możemy dyskutować na temat tego, w jaki sposób korzystamy z latarek i tak naprawdę, czy nam jest to potrzebne. I ta dyskusja będzie miała tyle zdań, ile będzie dyskutantów. Natomiast jedno jest pewne, LED Lancer, przynajmniej tu na targach, to rozwiązanie wprowadza jako pierwszy w dosyć poważny sposób, z podejściem takim, powiedzmy, profesjonalnym. Czy to jest rozwiązanie potrzebne, czy nie, to jest zupełna abstrakcja i dyskusja na ten temat w ogóle nie ma sensu. Natomiast to rozwiązanie się pojawiło i pytanie jest tylko jedno. Czy to rozwiązanie nie wpływa zbytnio na żywotność pracy latarki? Bo na pewno, jeżeli ktoś będzie chciał tego używać, to tego używać będzie. Natomiast jeżeli komuś to nie będzie przydatne, używać tego absolutnie nie musi. I tyle. Tyle ze stanowiska LED Lancera z ich jednym nowym produktem. Das sieht ja, ist ja nicht mehr an aus. Das ist ja alles.